Witam w imieniu Stowarzyszenia Odramiemen, współorganizatora Wrocławskich Dni Witolda Pileckiego, w ramach których odbywa się dzisiejsze spotkanie z panem profesorem. Witam panie, witam panów. Dziękuję za tak liczne przybycie. Ja jestem tu u siebie, a tu chętnie wracam zawsze. Na jakiś czas jestem w Warszawie, ale to tylko po to, żeby coś dobrego zrobić. Ale tu jest moje miejsce. I cieszę się zawsze, jak mogę się spotkać i o tych naszych działaniach opowiedzieć. Szanowni Państwo, Łączka to takie miejsce, które już dzisiaj znane jest każdemu Polakowi. Już się nawet w szkołach o tych uczy. Do niedawna ta sytuacja była nie do pomyślenia. To wszystko zmienia się na naszych oczach. Mamy ten zaszczyt, ten honor pracować w tym miejscu, gdzie w latach 40. i 50. komuniści pogrzebali szczątki około 300 ludzi. To nasz panteon. Mimo, że jeszcze tak nie wygląda. To miejsce święte, gdzie są szczątki ludzi, których dzisiaj znamy i honorujemy w różny sposób. Wierzymy, chociaż jeszcze nie odnaleźliśmy, że tam są szczątki pana generała Fieldorfa i pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Znaleźliśmy szczątki majora Upaszki, majora Hieronima Dekutowskiego z Zapory. I o tym miejscu mówi się dużo, w kraju i za granicą. I nie ma takich spotkań, szanowni państwo, gdzie nie pada pytanie, gdzie jest pan rotmistrz Pilecki i kiedy znajdziecie. A ja co jakiś czas staram się mówić o tym, jak zbliżamy się do tej szczególnej chwili. I dzisiaj chciałbym państwu poprzez obrazy pokazać to, co zrobiliśmy dotychczas i określić też, jak blisko tego szczególnego momentu jesteśmy. Pan rotmistrz Witold Pilecki, jego córka, pani Zofia, mówi, że nie wierzy, że tato został pogrzebany na Łączce. Ktoś kiedyś powiedział jej, że został po śmierci skremowany, że komuniści zrobili jakąś kremację, wobec niego zastosowali taką specjalną procedurę. A ja przekonuję ją, że tak się nie stało. Tłumaczę, że na Łączce komuniści mieli teren wyłącznie dla siebie. Teren za cmentarzem, teren, którego pilnowali non-stop. Skoro mamy tam szczątki Upaszki, Kasznicy, ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, Zapory, pułkowników, to dlaczego wobec pana rotmistrza komuniści mieli stosować jakąś inną procedurę? Powiem coś, co może państwa zdziwić. Moim zdaniem musimy myśleć historycznie, nie ahistorycznie. To oznacza, że w tych realiach roku 1948 dla komunistów groźniejszą postacią był Upaszka, Zapora, Kasznica. Wielkość pana rotmistrza my dzisiaj znamy i doceniamy. Ale to dziś. Wtedy obawiam się, że on był jednym z wielu szpiegów, wrogów pan rotmistrz. Ale nie był postacią najważniejszą. Skoro są inni na Łączce, wierzę, że są także szczątki pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Protokół wykonania wyroku śmierci. Na nim. Wiemy 25 maja roku 1948. I niewiele osób wie, że tego wieczora zginął nie tylko pan rotmistrz, zginął jeszcze jeden człowiek. To bardzo ważne. Bardzo ważne dla nas. Bowiem kilkanaście minut później zginął 19-letni partyzant, żołnierz wyklęty z oddziału Władysława Łukasiuka-Młota, zabity w tym samym miejscu zaraz po panu rotmistrzu. Jeżeli tak, mamy prawo podejrzewać, że szczątki pana rotmistrza i Kruka, taki miał pseudonim,
pogrzebano w jednym dole. I my czekamy na ten moment, kiedy znajdziemy dół, gdzie będzie mężczyzna w średnim wieku, tak jak pan rotmistrz, który nie będzie miał 23 zębów, bo tak czytamy w jego aktach, i będzie młodzieniec, który nie miał tylko jednego zęba, lat 19. Oczywiście, że wtedy nie ogłosimy, że to są szczątki pana rotmistrza, ale jak będzie taki moment, to już wtedy będziemy mogli powiedzieć spokojnie między sobą jeszcze, że to jest ten moment, na który czekaliśmy, a potem tylko genetyka nam to potwierdzi. Rzadkie zdjęcie. To jest top klatka z kroniki filmowej z roku 1947. Wtedy sfilmowano na Rakowieckiej w Warszawie pewną egzekucję. To nie była egzekucja pana rotmistrza. Chodziło o Niemców, trzech zbrodniarzy niemieckich. Ale zrobiono szczególną rzecz. Sfilmowano tą egzekucję. Chciano pokazać, jak państwo ludowe wymierza sprawiedliwość zbrodniarzom. Ale utrwalono na tej kliszy wtedy bardzo ważne momenty. Między innymi utrwalono wizerunki katów. Ci dwaj za mną to są ludzie, którzy uśmiercili łącznie kilkaset osób w więzieniu przy Rakowieckiej. Z lewej strony, ten niższego wzrostu, bez czapki, to jest ten, który uśmiercił pana rotmistrza. Piotr Śmietański, kat. Zmarł w 50 roku, wkrótce po egzekucji, którą wykonano na panu rotmistrzu. Obok niego Aleksander Drej. Jeden i drugi strzelali i wieszali co najmniej 300 osób w swojej karierze. Ci kaci pozbawili życia. Szanowni Państwo, drugi protokół wykonania śmierci na tym bardzo młodym człowieku, o którym dzisiaj mówiłem. Kazimierz Prawiczak, pseudonim Kruk, z oddziału Młota. W aktach więźniów wpisywano cechy charakterystyczne. Mamy wzrost, mamy stan uzębienia. Czasem wpisywano kogoś tatuaże, jeszcze u kogoś przestrzeliny gdzieś, ktoś był ranny, ktoś miał jakieś specyficzne uzębienie. Tego typu informacje w tych poszukiwaniach dla nas są niezwykle, niezwykle ważne. To stąd wiemy, jaki był stan uzębienia u pana rotmistrza. Ten dokument został wytworzony, jak państwo widzą, 25 maja 1948 roku. I możemy w nim przeczytać, jak wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej wydaje zgodę na co? Na pochowanie zwłok. Nie ma tam czegoś, co niekiedy w dokumentach spotykamy, czyli kierowania zwłok do zakładu anatomii. Mamy tu informację, zwłoki pochować. Do wiosny roku 1948, Szanowni Państwo, zwłoki więźniów grzebano głównie z więzienia Rakowieckiej, grzebano głównie na cmentarzu na Służewie przy Wałbrzyskiej, wcześniej na cmentarzu Brudnowskim. Od wiosny roku 1948 na słynnej Łączce. Zanim o niej opowiem, pewien dokument. Kilka lat temu zgłosił się do nas człowiek, który twierdził, że ma szczególną wiedzę. Wiedza wynikała z rozmów z byłym funkcjonariuszem więziennictwa, a on z kolei twierdził, że zwłoki pana rotmistrza wcale nie są pochowane na Łączce, ani na Służewie, ani na Brudnie, tylko są pogrzebane na terenie samego więzienia przy Rakowieckiej. Ten człowiek wykonał plan. Zaznaczył X-em miejsce, gdzie zwłoki pana rotmistrza miały być pogrzebane. Czy mamy podstawę do tego, żeby uznać, że to jest niewiarygodne? Nie. Do czasu, dopóki nie znajdziemy pana rotmistrza, każdą opcję musimy brać pod uwagę. Oczywiście, że jedna wydaje się bardziej, druga mniej prawdopodobna, ale żadnej nie możemy zdecydowanie odrzucić. Teren więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Główny budynek widoczny w centrum zdjęcia. Po prawej stronie obszar, który został zaznaczony krzyżykiem, Szanowni Państwo, przez byłego funkcjonariusza. Przed Państwem więzienie, które ma swoją mroczną historię, ale dzisiaj
możemy powiedzieć, że spotykamy się w takiej wyjątkowej chwili. Od kilku miesięcy nie ma tam żadnego więźnia. Ja w tym więzieniu byłem kilka razy, ale powiem Państwu, że nigdy wcześniej nie doświadczyłem takich wrażeń jak w tej chwili, kiedy wszystkie te pawilony są puste. Otwarte drzwi, puste korytarze i nieprawdopodobna cisza. Jeżeli Państwo kiedykolwiek będą w Warszawie teraz, polecam zdecydowanie pójście na Rakowiecką do więzienia i przejście się tylko tymi korytarzami. Tutaj, Szanowni Państwo, z lewej strony mamy takie miejsce, które jeden z więźniów wskazał jako to, gdzie wykonano 1 marca 1951 roku, a więc w dniu szczególnym, egzekucję na członkach 4 Zarządu Głównego WiN-u, pułkownik Ciepliński, major Lazarowicz i inni. I on twierdził, że widział tą całą egzekucję z głównego pawilonu. Widział, jak po kolei ich prowadzono. Określał, że doszli tutaj w ten narożnik i zaraz za ścianą, kiedy wchodzili, rozlegał się strzał. A więc to miejsce jest miejscem jednym z 5, gdzie wykonywano egzekucję. Przynajmniej wtedy w 1951 roku. I Szanowni Państwo, chcieliśmy to miejsce przebadać, ten dziedziniec, narożnik. I zrobiliśmy to latem tamtego roku w poszukiwaniu albo zwłok, albo przynajmniej jakichś artefaktów, które mogłyby potwierdzić, że tam wykonywano egzekucję. Wtedy przebadaliśmy cały wewnętrzny dziedziniec, a tam zaraz za koparką znajduje się to wejście, którym wprowadzano więźniów i zaraz po wprowadzeniu rozlegały się strzały. I wtedy mogliśmy pracować na wąskim obszarze, bo wtedy był tam areszt. Nie mogliśmy pracować w miejscach dla nas najważniejszych, czyli bezpośrednio przy murze. Skoro jest areszt, no to mamy tam specjalne procedury. Do 3 metrów do tego muru nie mogliśmy się zbliżyć. Teraz już jest inna sytuacja. Możemy pracować na obszarze, do którego wcześniej nie mogliśmy wejść. W głębi widzą Państwo dziedziniec, gdzie pracowaliśmy. To zdjęcie, które Państwo teraz widzą, zostało wykonane wczoraj. Dlaczego wczoraj pokazuję Państwu fragment muru? Dlatego, że na tym murze, który Państwo widzą częściowo odkrytym po prawej stronie, zostały odnalezione ślady po co najmniej 75 kulach. I żadnych wątpliwości nie mamy, że są to kule karabinowe. Skoro mamy tą relację wcześniejszą, mówiącą o tym, że tam wykonywano egzekucję, tak mówi więzień, co najmniej jeden, a my znajdujemy na ścianie co najmniej 75 śladów po kulach, mamy prawo uznać, tak, to jest jedno z 5 miejsc, gdzie wykonywano egzekucję. I prawdopodobnie przy tej ścianie, przy tym murze zginął pan pułkownik Ciepliński, zginął pan major Lazarowicz i wszyscy inni z 4 Zarządu Głównego WiN-u. Prawdopodobnie także major Łupaszka stracony zaledwie miesiąc wcześniej. A tu, Szanowni Państwo, możemy zobaczyć charakterystyczne ślady po kulach. Dodam, że kiedy udało się zdjąć ten tynk, ogromna większość tych śladów była zatarta betonem, czyli ktoś wcześniej wykonał wielką pracę po to, żeby te wszelkie ślady po kulach zatrzeć. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, pan Jacek Pawłowicz, wczoraj rozmawialiśmy, jak mogły te egzekucje wyglądać. Biorąc pod uwagę, na jakiej wysokości są te strzały, stwierdzamy, że strzelano w okolice głowy, tułowia, ale niektórzy musieli prawdopodobnie klęczeć, bowiem trudno wytłumaczyć ślady po kulach na wysokości mniej więcej kolan. A tu jest taka właśnie wysokość w przypadku niektórych strzałów. Łączka, kwatera EU. To zdjęcie zostało znalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym kilka lat temu. Ono pokazuje w tym trójkącie takie ciemne pasy, podłużne i jeden poprzeczny. To są właśnie ślady po rzędach więziennych pochówków z lat 40. i 50. Komuniści wtedy, niechcący zupełnie dla siebie, na tych fotografiach lotniczych utrwalili coś, o czym chcieliby
zapomnieć. A my dzięki tej fotografii mogliśmy postarać się pokusić, żeby określić, gdzie należy szukać pochówków więziennych. I ciągle się łapię na tym, że źle mówię. Nie pochówków więziennych, bo pochówek to jest złożenie człowieka ciała do grobu po to, żeby go pożegnać, pochować, pozwolić mu godnie odejść z tego świata. A tu mówimy o tym, co robi morderca, co robi przestępca, żeby zatrzeć ślady po tym, co robił. I w tym przypadku mówimy o miejscu ukrycia zwłok naszych bohaterów, a nie o miejscach pochówków. Ta plama jasna na górze, którą Państwo widzicie na tym zdjęciu, to jest plama po, czy dowód na nawożenie ziemi w połowie lat 50. na kwaterę EU. Tam przywieziono prawie 2 metry ziemi. Wcześniej żadnego z tych, których tracono w więzieniu Szerechowieckiej, nie wciągnięto w żadną dokumentację cmentarną. Jest księga, jest tysiące nazwisk, ale nie ma żadnego z tych, których stracono w więzieniu Szerechowieckiej. Wydaje się absurdalne, jak to państwo komunistyczne orzeka wyrok śmierci, wyrok śmierci zostaje wykonany, a potem ciała nie ma. A rodziny usiłowały przez długi, długi czas, tak naprawdę do końca systemu komunistycznego, na własną rękę dochodzić informacji, gdzie pogrzebali komuniści ich najbliższych. A to było zawsze tajemnicą. Do końca systemu komunistycznego traktowano same pytania jako działalność wrogą, która mogła skutkować, że ktoś, kto pyta, musi się liczyć z konsekwencjami. Mimo wszystko rodziny starały się takie informacje gromadzić. No ale skąd mieć tą wiedzę, jeżeli wszystkie urzędy traktowały tych ludzi jako wrogów? Ani partia, ani sąd, ani prokuratura, ani więzienie nie udzielały żadnych informacji. To w takim razie skąd miały rodziny te informacje? Z takiego szczególnego źródła, między innymi od grabarzy. Jest jedna taka opowieść, jedna z wielu, jak pewna wdowa trafiła na cmentarz Powązkowski w Warszawie do grabarzy. Ktoś jej tak doradził. Ona miała wtedy 2 dzieci przy sobie, ubrana na czarno i myślę, że to spowodowało, że grabarz się ulitował. Nie chciał powiedzieć gdzie, ale powiedział jej na ucho, żeby szła za nim i gdzie się zatrzyma, to będzie to miejsce. On się bał, ale zrobił, coś dobrego zrobił. Poszli na koniec tego cmentarza właśnie w to miejsce. Postał chwilę, odszedł. Ona została i nie była jedyną wdową, która w ten sposób trafiła na łączkę. Potem przez wiele lat taką wiedzę, gdzie leżą najbliżsi nasi, przekazywano sobie. Ale to było na końcu cmentarza, pod murem, gdzieś tam. Dzisiaj już wiemy, że to gdzieś tam ma bardzo konkretne miejsce. I szanowni Państwo, to zdjęcie wykonane parę tygodni temu, jak rozpoczynaliśmy pracę na Powązkach, pokazuje parkan, na tym parkanie. Mamy bardzo wiele portretów, tych, których poszukujemy, między innymi pana rotmistrza. I ten rok jest dla nas szczególny. I te prace są szczególne. I najtrudniejsze zarazem. Po raz pierwszy byliśmy na łączce w 2012 roku. Wtedy niewielu wierzyło w to, że tam są szczątki naszych. Wielu powątpiewało, ale stało się tak, jak spodziewałem się, że się stanie. Że tam gdzieś muszą być szczątki. Należało tylko znaleźć takie jedno miejsce, gdzie znajdziemy chociaż jedne szczątki ludzkie, a potem od tego miejsca rozszerzać nasze prace i uda się odnaleźć wszystkich. Tak się stało. Wtedy, w 2012 roku, odnaleźliśmy 100 kilkunastu. W 2013 ponad 80. Teraz możemy wreszcie powiedzieć, że do końca czerwca spełnimy to swoje zadanie do końca, bo wreszcie doprowadziliśmy do czegoś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się kompletnie niemożliwe. Bo udało się poprzez zmianę prawa doprowadzić do tego, że 197 pomników zasłużonych dla władzy ludowej, których pochowano tam w latach 82-84, czyli pod osłoną stanu wojennego, udało się przenieść z tego miejsca na inne kwatery. To było wszystko na koszt państwa. Wszystko odbyło się z szacunkiem, nie mówię, że z honorami, ale z szacunkiem, bo mówimy o szczątkach ludzkich. W uzgodnieniu z rodzinami, które były przy każdej ekshumacji, w terminach uzgodnionych z tymi,
rodzinami i przenosiliśmy w miejsca, które rodziny wskazały. W większości były to Powązki. I dzisiaj możemy rozpocząć, czy niedawno rozpoczęliśmy pracę na terenie dla nas dotychczas niedostępnym, czyli pod, obok komunistycznych grobów. Przypomnę tym z Państwa, czy powiem tym z Państwa, którzy nie wiedzą jeszcze, że symbolem tych ludzi, nie mówię, że tam są wyłącznie sprawcy, oprawcy komunistyczni, tam są lekarze, tam są inżynierowie, naukowcy, wojskowi, ale symbolem tych ludzi pochowanych na Łączce w latach 80. jest sędzia Roman Kryże, sędzia stalinowski, który wtedy, w latach 40. i 50. wydał ponad 80 wyroków śmierci. Nie był jedynym katem, w sensie symbolicznym i rzeczywistym zarazem, którego tam pochowano. I szanowni Państwo, przyjeżdżamy na Łączkę, pracujemy w tej chwili i co widzimy? Wszędzie mamy ślady po koparkach. Kiedy zobaczyliśmy pierwsze ślady, pomyśleliśmy sobie, że to jest chyba ten czarny scenariusz, którego bardzo nie chcieliśmy. Bo jeżeli przyjechały koparki wtedy w latach 80., żeby przygotować całe rzędy pod te pomniki komunistyczne, to rodzi się pytanie, to co zrobili ze szczątkami? Baliśmy się, że obok stały jakieś wywrotki, koparka ładuje tą ziemię ze szczątkami i gdzieś wywozi. Gdyby tak się stało, dzisiaj bylibyśmy bezradni. Ale każdego dnia odnajdujemy bardzo dużą ilość fragmentów szczątków ludzkich. Fragmentów. Dotychczas nie mieliśmy sytuacji, kiedy odnaleźliśmy przez ten miesiąc szczątków człowieka w pełnym układzie anatomicznym. Nie było takiej sytuacji, bo wszędzie mamy ślady po koparkach, a wokół te szczątki się znajdują. Patrząc na to zdjęcie, mogą Państwo dostrzec, jak wyglądały te pomniki komunistyczne. Potężne, gigantyczne konstrukcje, 3 metry w głąb ziemi, w większości betonowe. Myślę, że to widać na tych obrazach. One są przez nas rozbierane, schodzimy coraz niżej, a cała ta ziemia jest przez nas przeszukiwana w postaci, po to, żeby odnaleźć fragmenty szczątków ludzkich. Mogą Państwo zobaczyć głębokość i konstrukcję tych pomników z lat 80. I kolejne zdjęcie. A tam wszędzie konstrukcje potężne i to, co Państwo widzą na tym zdjęciu, ciemne pasy. Te ciemne pasy to są ślady po zębach koparek. Na całej Łączce takich śladów mamy co najmniej dotychczas kilkanaście utrwalonych. I praca, która polega na przesiewaniu całej tej ziemi. Ja wiem, że w Polsce już był ktoś, kto mówił, że całą ziemię się przesiewa. My to naprawdę robimy. I nie ma możliwości, żeby cokolwiek w ziemi po nas pozostało. To są małe fragmenty kości, to są czasem zęby, guziki, czasem medaliki, fragmenty obuwia, ale tego jest bardzo, bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że robiono to koparkami, to naturalnie. Wszędzie tam ten teren musi być przez nas przebadany. No i coś, co zawsze mówiłem, będę mówił po to, żeby podziękować. Wolontariusze. Pani, która mówiła wcześniej o tym, że się przyjaźnimy, mówiła prawdę, bo my pracowaliśmy już nieraz ze sobą. A członkowie z Odry Niemen byli z nami, pracowali w ciężkich, bardzo ciężkich warunkach i wiedzą, na czym polega ta praca. I wiedzą jednocześnie, ile osób z kraju i zagranicy Polaków przyjeżdża, żeby w takich miejscach jak Łączka i inne miejsca popracować. Trudno uwierzyć, ale powiem Państwu, że w ciągu ostatniego miesiąca było u nas kilkadziesiąt osób. Każdego dnia zgłaszają się nowi wolontariusze. Są Polacy z całego kraju. Wszystkich nazw nie jestem w stanie miejscowości miast wymienić, ale są także Polacy z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Holandii, z Belgii. Wczoraj się zgłosił wolontariusz z Sydney i to jest coś, co
jest dla nas niezwykle ważne, bo to pokazuje, jak dla wielu Polaków te prace mają taki wyjątkowy wymiar. Każdy, albo inaczej, wielu chce dotknąć tej ziemi i mieć taką świadomość, że w tej szczególnej chwili byłam tam, sprawdzałam piasek, znalazłam coś, dotknęłam tej świętości. I bardzo się cieszę, że ogromną większość tych naszych wolontariuszy to jest młode pokolenie Polaków. Ja zawsze to podkreślam i dzisiaj też chciałbym to zrobić. Wbrew temu, tu próbuje nam się wmówić, mamy, czy doczekaliśmy się, wydaje się, w warunkach niemożliwych. W sytuacji, kiedy w mediach się o tym nie mówi, kiedy historia do niedawna była prawie lekcją zakazaną, to doczekaliśmy się bardzo patriotycznego pokolenia młodych ludzi. Naprawdę. Ja uważam, że możemy, mamy prawo do tego, żeby być dumni. Ja jestem przekonany, że dlatego, że tak jest, że to młode pokolenie jest tak bardzo patriotyczne, to przed nami wszystkimi dobra przyszłość. Młode pokolenie Polaków jest bardzo patriotyczne i nie wstydzi się tego, że jest patriotyczne. To widać na ich koszulkach, to widać na tym, jak uczestniczą w różnego rodzaju świętach, uroczystościach. Do niedawna ta sytuacja była nie do pomyślenia. Dzisiaj oni z dumą manifestują swoją polskość, patriotyzm. To bardzo ważne. I w takich działaniach jak tutaj także mogą swój patriotyzm wyrazić. Mówiłem Państwu, że wszędzie są zniszczone fragmenty szczątków ludzkich. Ale powiem też, że miałem taką nadzieję, że będzie taki moment, kiedy natrafimy na jakiś maleńki fragmencik w ziemi, gdzie koparka nie dotarła. Większość z nas na tej sali, myślę, że pamięta doskonale komunizm. I co byśmy o nim nie powiedzieli? Powiedzielibyśmy zawsze, że tam nigdy nic do końca nie działało tak, jak trzeba. Nawet jak rozkaz był, to wykonanie tego rozkazu było takie, jak wiemy. I mamy taki dowód na łączce. Istotnie tak było. Z jednej strony koparka kopała jeden dół, a następna kopała metr dalej. One nie wchodziły na siebie. Nie przebadano całej tej ziemi. Nie przerzucono tego wszystkiego. Jeden taki moment mieliśmy około 10 dni temu. To, co Państwo widzą, to ściana grobu komunistycznego. Przed tą ścianą mogą Państwo zobaczyć szczątki człowieka. Widzimy jego głowę i widzimy tylko jego obojczyki i nic więcej. Nie ma nic więcej, bo nie może być. Jest to gdzieś w okolicy. A w tej naturalnej ścieżce, gdzie koparki się jakoś minęły, mogliśmy odnaleźć szczątki tego człowieka. To rzut z góry. Proszę zwrócić uwagę, ile z nich pozostało. Ale także w tym przypadku, jak Państwo wytężą wzrok, to zobaczą ciemny punkt na potylicy. To zwyczajna metoda uśmiercania na Rakowieckiej. Strzał w potylicę, metoda katyńska. Praktycznie nie ma tych szczątków, jest ich niewiele. Ale na tym, co pozostało, i tak to robi ogromne wrażenie. Cieszę się, że mogliśmy to miejsce odnaleźć, bo zaraz po nim, obok, ujawniliśmy 8 jam grobowych. Trudno mówić o tym, że były to groby, bo nie były to groby. Ale to były miejsca, gdzie wtedy, na początku lat 50., tych ludzi ułożono. Dlaczego te szczątki tak wyglądają? Szanowni Państwo, bo z tamtej strony, na górze zdjęcia, koparka, robiąc jeden dół, ucięła głowy, ucięła górne części tułowia. Po paru miesiącach następna koparka obcinała nogi. My znajdujemy tutaj zniszczone fragmenty szczątków ludzkich. I to źle, że tak się stało. Ale dobrze dla nas, że one są w ówczesnych jamach grobowych. Bo jeżeli odnajdujemy taką sekwencję, szczątki jednego człowieka, dwóch, siedmiu, dwóch, jednego, to od razu możemy odnieść to do naszej pamięci, naszej wiedzy i do dokumentów. Kiedy, w którym roku były takie egzekucje, które można by po liczbie znalezionych zwłok dopasować do tej sytuacji?
I możemy to zrobić. Mogę Państwu powiedzieć, że to ludzie uśmierceni, czy ich szczątki, tych ludzi uśmierconych latem 1952 roku. I na łączce jest tak, że jak się coś zaczyna układać, to jest pewien moment, a potem nagle jest cięcie i nic nie pasuje. Sekwencja jest zaburzona i dzieje się coś zupełnie niezrozumiałego. Mamy ludzi z lata 52, a na końcu odnajdujemy szczątki innych, zanim o nich powiem, dół masowy, 7 ludzi. Egzekucji, gdzie było co najmniej 5 w jednej egzekucji, mieliśmy w Warszawie kilkanaście. Teraz musimy wybrać, która to może być. Myślę, że w tym przypadku już jesteśmy w stanie dobrze określić datę wykonania na nich egzekucji. A potem znajdujemy na końcu coś, co nam kompletnie do tej sekwencji pochówków czy grobów nie pasuje. Bowiem ci z tego dołu, jak zakładamy, zostali straceni w kwietniu 1953 roku. Ich tam nie powinno być, nie w tym miejscu, a są. Źle, bo coś nam się urywa, ale dobrze, bo jeżeli to jest kwiecień 53, to dlaczego szczątki obok nie mogą należeć do ludzi czy człowieka straconego w lutym 53 roku, czyli do pana generała Fieldorfa? Tego nie wiemy. Mamy taką nadzieję, że jeżeli nie dotychczas, to w najbliższym czasie uda się je odnaleźć. I znowu w tej i wielu innych odnajdywanych fragmentach czaszek ślady po katyńskiej metodzie uśmiercania. A to, co wychodzi na sitach, o czym Państwu mówiłem, mogą Państwo zobaczyć w tej chwili. Orzełek z orłem w koronie z munduru. Medaliki. Jest ich kilka znalezionych w tym roku. Matka Boska różańcowa, z drugiej strony Święty Dominik. Czy to jest aż tak ważne, żeby o tym mówić? Tak, Szanowni Państwo, bo każda rzecz należąca do więźnia, do ofiary, może podprowadzić nas pod pewną ważną wiedzę. Jeżeli znajdujemy naszych z Wilna, z Wileńszczyzny, naszych wyklętych, to najczęściej mają przy sobie medaliki z Matką Boską Ostrobramską. Jeżeli to są chłopaki z Mazowsza, to będzie to Matka Boska Częstochowska. Jeżeli to będą partyzanci z Lubelszczyzny, może być to Matka Boska Kodeńska. I tak dalej, i tak dalej. Pewna wiedza, która nas podprowadza do takiego momentu, kiedy możemy zawęzić obszar poszukiwanych osób i starać się identyfikację zrobić w stosunku do niewielkiej grupy ludzi. To zdjęcie pokazuje obszar, gdzie spodziewamy się znaleźć szczątki pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Dlaczego? Przed Państwem tam w górze zdjęcia, konstrukcja różnie nazywana. Niektórzy mówią panteon, jeszcze inni mówią panteonik. Znam określenia takie jak przechowalnia i parę jeszcze innych. Tam z lewej strony jest pierwszy taki prześwit. Mieliśmy w latach 2012-2013 możliwość odnalezienia sekwencji pochówków, grobów z roku 1948. Znajdujemy szczątki tych, którzy byli pogrzebani, czy wcześniej uśmierceni przed panem rotmistrzem na początku maja 1952 roku, tak jak pułkownik Stanisław Kasznica. Znajdujemy potem tych, których uśmiercono po panu rotmistrzu. W czerwcu, w lipcu, w sierpniu roku 1948. Ciągłość tamtego rzędu, Szanowni Państwo, to jest ten obszar przed nami. Dziś, kiedy spotykamy się tutaj we Wrocławiu,
mogę powiedzieć, że w ciągu najbliższych 2 tygodni do tego miejsca dojdziemy. I wierzę, że gdzieś tam odnajdziemy szczątki pana rotmistrza. Pracujemy metodą, która pozwala na odnalezienie wszystkich możliwych szczątków ludzkich, także ich fragmentów. Wierzę, że odnajdziemy szczątki pana rotmistrza. Wierzę, że będziemy mogli go zidentyfikować genetycznie. I stanie się to chyba jednak na podstawie znalezionego zęba, kości długiej. Nie wydaje mi się jednak, abyśmy mogli kiedyś do trumienki zgłożyć go w całości. Przy tym zniszczeniu, które widzimy na łączce, przy przerzucaniu z dołu do dołów, na dzisiaj jest niemożliwe wyizolowanie materiału genetycznego z każdego fragmentu naszego ciała. Z zębów tak, z kości długich tak, ale już z żeber nie, z maleńkich kosteczek już nie. Ale to dzisiaj. Co będzie za lat 10, 20? Nie wiem. Wierzę, że nauka pójdzie do przodu i będziemy mogli najmniejszy nawet element kostny przebadać tak, żeby genetykę uzyskać. Przypominam sobie taką sytuację, szanowni państwo, z Berlina z roku 90, jak tłum Berlińczyków wkroczył do siedziby Stasi i znaleziono w piwnicach niszczarki i dziesiątki worków z dokumentami, które były zniszczone w takie maleńkie paski. I wtedy ktoś mądry uznał, że dzisiaj nie mamy żadnych możliwości, żeby to zabezpieczyć. Można by to w zasadzie spalić. Dzisiaj możliwości nie mamy, ale kto wie, co będzie kiedyś. Zostawmy to. I ta mądra decyzja wtedy z 90 roku, co spowodowała, że dzisiaj, szanowni państwo, w Niemczech, w Berlinie na skanery rzuca się te paski z tych worków. Program komputerowy obrabia je tak, że dopasowuje poszczególne fragmenty do siebie i da się odtworzyć te dokumenty. I tak samo postąpimy teraz. Na pewno nie będzie tak, że te szczątki będą gdzieś pozostawione same sobie. Dziś, szanowni państwo, zrobimy to, co możemy zrobić. Odnajdziemy, pochowamy godnie, zidentyfikujemy, ale myślę, że ten proces będzie jeszcze trwał wiele lat. Najważniejsze, że możemy w tych pracach brać udział. Że dzisiaj państwo polskie upomniało się o swoich bohaterów. Nie robi to, czy nie robi tego w sensie deklaratywnym. Robi to w sposób autentyczny. Cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć. Cieszę się, że jest to sprawa nie naukowa, nie archeologiczna, nie historyczna. To jest sprawa państwowa. Sprawa nas wszystkich. W tamtym tygodniu był na łączce pan prezydent Rzeczypospolitej. Byli ministrowie. Codziennie jest bardzo dużo ludzi. I to powoduje, szanowni państwo, że przyszłość tych prac w tym i w innych miejscach myślę, że jest niezagrożona już. To nie oznacza, że nigdy nie będzie żadnych problemów. One zawsze będą. Od 2 tygodni mieliśmy być na Ukrainie. Nie mogliśmy pojechać, bo Ukraińcy zablokowali nam wjazd. A wszystko było dogadane. I tak będzie cały czas w tych pracach. Dlatego jedziemy do Wilna, jedziemy na Wileńszczyznę. W tym roku mamy do wykonania zadania w około 20 miejscach. W samej Warszawie są to 4 takie miejsca. Mamy dzisiaj zupełnie już nową sytuację. Kiedy się z państwem rok temu spotykałem, kiedy mówiłem o rotmistrzu Pileckim, mieliśmy taką sytuację, że miałem 5 ludzi przy sobie, razem ze mną. Dziś jest to ponad 30 osób i to nie koniec. Będziemy jeszcze innych zatrudniali, bo taka jest skala wyzwań, które przed nami stoją. Szanowni państwo, wierzę, że pani Zofia myli się, myśląc, że pana rotmistrza, jej taty, nie ma na łączce. Wierzę, że odnajdziemy jego szczątki. I wierzę, że kiedyś spotykamy się w Warszawie na łączce przy otwarciu
Panteonu Narodowego, a tam będziemy mogli oddać honory wszystkim tym odnalezionym, zidentyfikowanym, w tym także panu rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Mam takie głębokie przekonanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy są jakiekolwiek informacje o ziemi, która była z łączki wywożona, czy jakikolwiek trop odnośnie lokalizacji, czy może pracownicy cmentarza, ewentualnie jakieś osoby zarządzające cmentarzem w wczesnych czasach przekazują takie informacje do gminy? Są szczątkowe informacje mówiące o tym, że za murem cmentarnym zaraz za łączką odnajdywano szereg fragmentów ludzkich szczątków. Tyle tylko, że, szanowni Państwo, w Warszawie znaleźć szczątki gdzieś to jest zupełnie naturalna sytuacja. Musimy skończyć nasze prace na łączce teraz. Musimy policzyć, czy mamy wszystkich, czy jeszcze nam kogoś brakuje. Nie mówię, że nie będziemy pracowali za murem. Wiem jedno, że musimy mieć pewną szczególną wiedzę. Musimy mieć pewność co do tego, ile osób mamy albo ilu jeszcze nie mamy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Biorąc pod uwagę tą ilość szczątków ludzkich odnajdywanych na łączce, wydaje mi się, ale to jest pewna teza w tej chwili, a nie pewność, że ich stamtąd nie wywożono. Czy tak było? Będziemy wiedzieli za miesiąc. Wtedy w oparciu o analizę prawej, lewej nogi, podłudzia, prawego, lewego obojczyka, liczenia, będziemy mogli powiedzieć, mamy, niemniej jak. A wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy istnieje konieczność pracy za murem. Na razie myślę, że takiej konieczności nie ma, ale zobaczymy, co będzie za miesiąc. Kręgów rządzących władz IPN-u pomysł na to, jak właśnie na łączce, w sensie na powązkach wojskowych, no postawić ten prawdziwy panteon, w sensie zmienić ten, który jest obecny. I czy istnieje szansa ze skończeniem schizofrenią historyczną na powązkach wojskowych? Czy jest jakikolwiek zamysł na uporządkowanie tego miejsca, żeby było godnym miejscem? I żeby po prostu, no, oczyścić te miejsce z grobów ludzi, którzy nigdy nie powinni zostać pochowani. Czy po prostu jest już tak w kręgach rządzących, jest jakiś zamysł, no bo wiemy, że to będzie bardzo ciężkie do zrealizowania, ale czy jest taka myśl wśród osób decydujących? Ja też do nich należę. No między innymi dlatego się pytam. A ja lubię mówić i zawsze mówię o tym, co zrobiliśmy. Nie lubię mówić o tym, co zamierzamy zrobić. Lubię skuteczność i w tym się dobrze czuję. Jakby Państwu na to pytanie odpowiedzieć, albo Panu? Zacznę od tego drugiego pytania. Co jest dla nas ważniejsze w tej chwili? Czy rozpoczynanie w Warszawie, nie tylko w Warszawie, wojny na pomniki, czy skończenia naszej pracy? Odpowiedź jest prosta. Bohaterowie, ich musimy znaleźć, wydobyć. Przyjdzie taki czas, kiedy ci, którzy na powązkach nie powinni być, tam już nie będą. Na powązkach leżą kaci w miejscach najważniejszych, w głównych alejach. My na tych samych powązkach honorujemy bohaterów. Ma Pan rację, to schizofrenia. Przyjdzie taki czas, ale proszę nie wymagać, że powiem, czy to będzie za miesiąc, czy za rok. Kolejność tych działań. Co będzie z łączką? Odpowiem w taki sposób, może dziwny dla Państwa, ale powiem Państwu, co mi się marzy. Panteon Narodowy to takie miejsce, gdzie każdy, bez względu na to, kim jest, z jakiego środowiska pochodzi, jakim jest wieku,
powinien wiedzieć, gdzie stoi. Co mamy na łączce? Dziwną betonową konstrukcję, gdzie na pięciu wysokościach wkłada się szczątki naszych bohaterów. Nad tym wszystkim góruje krata więzienna. To z takim, po co z takim trudem wydobywać szczątki naszych, żeby ich potem wkładać na półki? A co z dalszą przestrzenią? Moim zdaniem widzę to w taki sposób. Każdy, kto był na łączce, wie, że żeby dojść do łączki, trzeba od bramy numer 2 iść prawie kilometr. Bardzo, bardzo długo. Można się zmęczyć. I na samym końcu pod murem jest łączka. A mi się marzy, żeby tą sytuację odwrócić. Od Alei Armii Krajowej powinna powstać brama. Tam powinna być brama. Brama straconych, brama wyklętych. Która odwraca tą całą chronologię. Coś, co miało być na końcu, będzie pierwsze. Każdy, kto wtedy wejdzie przez tą bramę, wejdzie na Panteon, z lewej strony będzie łączka. A 40 metrów, 50 po prawej, pomnik smoleński. Na górze. Chciałbym, żeby było miejsce, gdzie będziemy mogli się pomodlić, żebyśmy mogli uczestniczyć tam w uroczystościach, żebyśmy mogli tam zapalić znicze, złożyć kwiaty. Ale marzy mi się, żebyśmy mieli taką sytuację, kiedy do naszych bohaterów schodzimy do nich, pod ziemię, tam, gdzie były ich szczątki. I te trumienki, które tam będą, trumienki z metalu, były ułożone tak, jak oni byli w tych dołach. Pięciu, Major Łupaszka będzie czterech, Zapora będzie osiem trumienek obok siebie. Bo to jest właściwy porządek. My idziemy do nich, to my im się pokłaniamy, a nie wkładamy ich na półki po drabinie. Kwestia czasu. Może któregoś dnia koparka, która pracuje za bardzo, się rozpędzi i spowoduje, że nastąpi konieczność prac remontowo-budowlanych. Jeżeli nie ma więcej pytań... Są. Znaczy ja mam takie pytanie, czy są jakieś plany w zmianach niektórych tematów w edukacji szkolnej, bo mianowicie jest jakby taka, według mnie przynajmniej, za duża egzaltacja nad jakimiś utworami komunistycznymi, jak mamy na języku polskim. Często dużo się mówi o socrealizmie, nie mówi się na przykład o tym, że żołnierze wyklęci też byli poetami, że były jakieś ich wiersze. W ogóle nie porusza się tej tematyki. Na historii znowu mamy oczywiście mowę o partyzantach, pojawia się postać Łupaszki czy Zapory, ale jako taka ciekawostka, jako gdzieś tam zdjęcie obok, ale nie ma oddzielnego tematu poświęconego drugiej konspiracji. Czy są jakieś zmiany przewidziane, czy coś będzie w przyszłości, czy pozostanie takie status quo? Instytut Pamięci Narodowej realizuje bardzo wiele działań o charakterze takim, abyśmy mogli do młodego pokolenia z tą wiedzą docierać. Ale proszę pamiętać, że to jest działalność tak naprawdę doradcza. My coś proponujemy, ale my nie mamy wpływu jako Instytut Pamięci Narodowej na programy. Robimy dużo, żeby mieć na nie wpływ. Współpracujemy z Ministerstwem Edukacji po to, żeby tą sytuację zmienić. Wierzę, że to się uda, ale to trzeba trochę czasu. Proszę pamiętać, jakiej do niedawna jeszcze byliśmy w Polsce sytuacji, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o historię. To w ciągu ostatniego roku i tak dużo się udało zrobić, ale to zwyczajnie wymaga czasu. Wierzę, że to się uda zrobić, a przy tym pytaniu powiem jeszcze tak, że mam świadomość, że nauka jest to coś niezwykle ważnego, ta w szkole, ale chciałbym, abyśmy mieli taką świadomość,
że to musi być spójne z przekazem rodzinnym, ale także w tym, co możemy w przestrzeni medialnej oglądać. To jest niezwykle ważne, żeby nie było tak jak w komunie, co innego w domu, a co innego widzimy w mediach. Nie powiem, że to jest pewne, ale trzeba robić wszystko, żeby tak się stało. Nie mamy wpływu na telewizje prywatne, ale telewizja publiczna, państwowa, ma swoje określone obowiązki i ona jest pełna. Musi to zrobić jeszcze bardziej skutecznie niż dotychczas. Wierzę, że tak się stanie. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę. Proszę pani. Jak króciutko o wizytę prezydenta, bo był prezydent Duda na Łączce, w wiadomościach były pokazane wszystko. No wiem, że prezydent Komorowski też był na Łączce. Pytanie takie szczegółowe, czy prezydenta Dudę trzeba było zapraszać, czy to była jego własna inicjatywa, czy przyjechał sam i no i nie wiem, jak przebiegała ta wizyta, jakie pytanie, co go interesowało, jeśli można Robka uchylić trochę. Trochę. To dwie zupełnie różne wizyty. Pan prezydent Duda dostał pewną informację o tym, co się dzieje na Łączce i reakcja była następnego dnia, czyli natychmiast. Przyjechał do nas i czuł się tam, nie powiem, że dobrze, bo to niewłaściwe słowo, ale widać było, że to, co widzi, zrobiło na nim ogromne wrażenie. Było to prawdziwe. To są emocje, których się nie da reżyserować, ani nie da się odegrać przed kamerami. Wiem, że trzykrotnie wydłużył zaplanowany czas na pobyt na Łączce. Zszedł tam do tych dołów. Nie mógł uwierzyć w głębokość tych dołów i w tą potężną przestrzeń betonowych pomników. Nie mógł uwierzyć. Tam sobie zdał sprawę, ile wysiłku włożono w zatarcie śladu po tym miejscu. Był zbudowany ilością wolontariuszy, rozmowami z wolontariuszami i tym, co zobaczył. Nie miał świadomości, że robimy to w tak wielkiej skali, na takim poziomie, i że szczątki naszych bohaterów mogą być w tym tych najważniejszych, w każdej chwili tak naprawdę ujawnione. To zdecydowanie nie była wizyta głowy państwa. Coś było znacznie, znacznie więcej w tym wszystkim. I gdyby nie inne bardzo ważne obowiązki, na pewno by był z nami znacznie dłużej. Powtarzam, natychmiast następnego dnia była reakcja i pan prezydent się pojawił tam na Łączce. Było poza nim jeszcze szereg ministrów, innych osób i zapewniam, że nie było takiej, która była obojętna wobec tych prac. I każdy w różny sposób, ale swoje wzruszenie w tym miejscu okazywał. Inaczej się nie da. Pamiętam taki moment, kiedy pan minister Macierewicz dotykał ziemi na sitach. Zdjęcia funkcjonują w internecie, mogą państwo zobaczyć. Nie da się takiej sytuacji udawać. To po prostu jest coś autentycznego. To jest dotykanie świętości, a nie bryłki ziemi. To było widać, że pan minister, który przecież przed kamerami nie ma żadnych problemów, żeby wystąpić tam, widać było, jak dużo emocji w nim wtedy musiał wygasić po to, żeby przed kamerami zachować właściwą postawę, żeby nie dać poznać po sobie, że emocje wzięły górą. Proszę bardzo. Parę dni temu w telewizji widziałem wypowiedź jednego człowieka. Być może, że to była wypowiedź dla tych, co mu jeszcze wierzą, o likwidacji IPN. Czy jest to możliwe? Powstaliśmy w roku 2000. Za rok będziemy mieli 18 lat. Nie było takiego roku, to może ostatnio się to zmieniło, kiedy nie słyszeliśmy o tym, że trzeba nas zlikwidować od początku.
Jak tylko powstaliśmy, były nawoływania bardziej czy mniej głośne, żeby nas zlikwidować. Teraz po raz kolejny słyszymy, że tak się musi wydarzyć. Myślę, Szanowni Państwo, że politycy pewne słowa mówią nie dlatego, że w nie wierzą, tylko dlatego, że tak im nakazuje ich interes przed wyborcami, ich środowiskiem wyborczym, żeby coś osiągnąć. Tak naprawdę mają świadomość, że każdy, kto zlikwiduje Instytut Pamięci Narodowej, poniesie za to określone konsekwencje przy następnych wyborach. Co to znaczy, że zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej i materiały przekazać do archiwów państwowych? Do archiwów państwowych materiały dotyczące tajnych współpracowników? Możemy sobie to wyobrazić? A te prace, które realizujemy, to mamy przekazać komu? Policji czy zakładom pogrzebowym? Szanowni Państwo, mówiłem wielokrotnie i dzisiaj to powtórzę. Tych prac nie można cofnąć, nie można ich wymazać. Bez względu na to, kto będzie mówił o tym, żeby zlikwidować te wszystkie działania i zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej, to nie wierzę w to, że ma szansę na realizację. My wszyscy dziś jako społeczeństwo jesteśmy bogatsi o wiedzę wynikającą z tego, że materiały komunistycznych służb specjalnych od kilkunastu lat są udostępniane. Nasza wiedza jest inna. Wszyscy jesteśmy mądrzejsi, bogatsi o tą wiedzę. Postawmy sobie wszyscy pytanie. Co dzisiaj wiedzielibyśmy o komunizmie, gdyby nie było Instytutu Pamięci Narodowej? Gdzie dzisiaj bylibyśmy ze swoją wiedzą? Bylibyśmy dalej jak dzieci we mgle. Tak jak na początku lat 90., kiedy wydawało nam się, że obaliliśmy komunizm i żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie, gdzie wszystko jest przejrzyste, przewidywalne. A dzisiaj uśmiechamy się, jak myślimy o tym, jak kiedyś myśleliśmy. I to jest także wynik tego, że istnieje Instytut Pamięci Narodowej i można do materiałów sięgać. One są ogólnie dostępne. Żałuję, że takie słowa padają, ale myślę, że nie po raz pierwszy i nie ostatni. Będziemy trwać, nauczyliśmy się. To może jeszcze ja. Dwa pytania takie bardzo różne. Pierwsze jeszcze wrócę do wizyty pana prezydenta i również innych wizyt. Jaki jest bilans? Bo wiadomo, że wizyta kogoś znacznego zakłóca pracę, przerywa. Jaki jest bilans, jak to emocjonalnie, bo ja muszę powiedzieć, że jako wolontariuszka myślę, że tutaj ci, którzy również pracowali przy ekshumacjach, poczuli to samo, co ja. Dowartościowanie przez prezydenta tą obecnością, mimo że nas tam nie było. Jak to wpływa na pracę? I drugie pytanie od razu Grodków. To zdecydowanie nie paraliżuje prac. To jest bardzo ważne, kiedy głowa państwa przychodzi, tak jak pan prezydent, na łączkę i co robi? Dziękuję wolontariuszom, dziękuję pracownikom. To słowo dziękuję, ten ukłon wykonany przez pana prezydenta dla wszystkich jest bardzo ważny, bo pokazuje, że to, co robimy, jest dostrzegalne przez pana prezydenta, przez wszystkich Polaków. I pan prezydent zrobił to, ściskając dłoń każdemu z wolontariuszy, każdemu z pracowników. Był autentycznie wdzięczny za to, co robimy. Czy to jest paraliż? Nie. Bo z chwilą, kiedy pan prezydent odchodzi, w ludzi wstępuje jeszcze dodatkowa siła tak naprawdę. I ta godzina, która minęła inaczej niż zazwyczaj, bo była wizyta głowy prezydenta, potem zostaje bardzo szybko tak naprawdę odrobiona. Zapewniam Państwa. Grodków. Wracamy do Starego Grodkowa i w okolice
już w czerwcu. Musimy zrobić jeszcze tylko dwie rzeczy. Na początku czerwca nasi saperzy, z którymi byliśmy, z brzegu, przebadają dla nas cztery miejsca. Te cztery miejsca będą także badane georadarem. Wyniki tych badań jednych i drugich dadzą nam podstawę, żeby z tych czterech wytypować jedno, gdzie będziemy pracowali. Myślę, że to będzie jeszcze czerwiec i robimy wszystko, żeby tak się stało. Zapraszam, kto był, wie, o czym mówię. Kto nie był, niech się dowie, że jeden z największych mordów komunistycznych, czyli wymordowanie około 150 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, miało miejsce niedaleko, na terenie Opolszczyzny, a w tamtym roku znaleźliśmy w pobliżu Starego Grodkowa, na dawnym lotnisku niemieckim, szczątki co najmniej 30 ludzi rozerwanych, wysadzonych w powietrze. I szukamy ich kolegów z innej grupy, którzy gdzieś w pobliżu zostali zlikwidowani. Ojciec mnie zginął na terenie Niemiec i cały czas walczę, żeby się dowiedzieć, gdzie ja. Nic nie mogę się dowiedzieć. Słyszę o różnych miejscach, o Katyniu, o tym, o tamtym, a o ludziach, którzy zginęli na terenie Niemiec, a konkretnie na terenie NRD, nic nie mówię. W czasie wojny, domyślam się, tak? Mój ojciec zginął 8 maja w 1945 roku. Więc jutro się skończyła wojna. W Instytucie... W roku, wtedy brata 6-miesięcznego miała. W Instytucie Pamięci Narodowej od kilku lat... Nie mogę się nic dowiedzieć. Szanowna Pani, funkcjonuje już Centrum Informacji o ofiarach II wojny. Posiadamy tam informacje o osobach, które zaginęły na terenie Związku Sowieckiego, ale także na terenie Niemiec. Po prostu ja proszę... W jakich okolicznościach mój ojciec zginął, bo był jego rodzony brat tam. Oni jechali czołgiem i Niemcy na nich napadli i wpadli w taką przepaść, ponieważ jego rodzony brat był na czołgu, to się uratował, zeskoczył, a mój ojciec był w środku, zginął. Wtedy 7 osób tam zginęło. Proszę napisać do Instytutu. Nasi archiwiści sprawdzą. Jeszcze dawniej pisałam do Centralnego Archiwum Wojska Polskiego. Dostałam takie pisemko, no dosłownie dwa zdania. Mam to pisemko. Powtórzę raz jeszcze. Zachęcam Panią do napisania do Instytutu Pamięci Narodowej. Pytanie, które Pani do nas kieruje, będzie w właściwy sposób potraktowane. Proszę skierować pismo z informacjami, o kim mówimy, imię, nazwisko, okoliczności, miejsce zaginięcia i tak dalej. Doradzam zdecydowanie tą drogę. To jeszcze uzupełnię, a identyfikację? Pytanie jeszcze. Chodzi o zbiór zastrzeżony, który ma się ukazać. Czy w tym zbiorze zastrzeżonym wyjdą lub wypłyną jakieś nazwiska strażników więziennych, ponieważ ja byłem ostatnio w IPN-ie i rozmawiałem z jedną osobą, więc powiedziałem, że chyba szczególnego raczej nie będzie. Znaczy szczególnego znaczy, że co, no, po raz kolejny będą przed opinią publiczną ukryte nazwiska, czy wypłynie coś, co pozwoli nam, że tak powiem, szerzej spojrzeć na tą sprawę, bo no niestety wśród KAP-u mamy jeszcze strażników więziennych, którzy na pewno żyją do tej pory, mają się dobrze. Mam osobiście wątpliwości, czy nazwiska strażników więziennych znalazłyby się w zbiorze zastrzeżonym. Zbiór zastrzeżony to taki zbiór, który dotyczy szczególnych osób i szczególnych spraw. Nie wydaje mi się, żeby strażnicy w tym zbiorze mogli się znaleźć. Inną drogę doradzam, jeżeli interesuje się Pan strażnikami konkretnymi z Wrocławia, to zdecydowanie nie jest to zbiór zastrzeżony. Wokół zbioru zastrzeżonego narosło wiele mitów. Dobrze się dzieje, że on w krótkim czasie, to w tym roku, zniknie. Bo dopóki mamy taką sytuację, że istnieje jakikolwiek zbiór taki wydzielony, to zawsze będą podejrzenia, że w tym zbiorze próbuje się ukryć jakieś osoby ważne. Służby poszczególne w Polsce przeglądają, ich funkcjonariusze przeglądają ten zbiór i typują
do odtajnienia poszczególne akta. To się w tym roku, Szanowni Państwo, zdarzy. Co zostanie, czy co może pozostać w tym zbiorze? Wyłącznie sprawy, których ujawnienie może skutkować tylko ujawnieniem pewnych metod operacyjnych służb, które dzisiaj funkcjonują. I tylko takie sprawy. Na pewno żadna osoba, czy jest politykiem, czy jest artystą, postacią medialną, nie będą chronione z tego powodu, że są znane. To kwestia kilku najbliższych miesięcy i ten zbiór przestanie wreszcie istnieć. Źle się stało, że on w ogóle powstał. Nie wiem, po co tak zrobiono, ale jeżeli już tak jest, no to my mamy tą rolę, żeby tą sprawę wreszcie zakończyć. Żadnych tajemnic dotyczących działalności komunistycznych służb specjalnych. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Pana Szymono podaje się do dymisji. A ja myślałem, że nie będzie tego pytania. Szanowni Państwo, ale muszę się wysilać dzisiaj intelektualnie, a myślałem, że w sobotę wieczorem sobie odpocznę. Czasem trzeba zrobić w życiu tak, żeby rzucić wszystko na jedną szalę, żeby pójść dalej. I to była taka sytuacja. Wtedy w lutym nie było innego wyjścia. Jestem przekonany, że gdybym tego nie zrobił, nie mógłbym Państwu tych zdjęć pokazać, bo tych prac by nie było. O szczegółach nie chcę mówić. Ważne jest to, że to, co było w lutym, odchodzi. Mamy nowe etaty, są pieniądze. I myślę, że ta sytuacja została wygrana. Pani zapytała o identyfikację. To jest rzecz, która od długiego czasu budzi nasz niepokój. Zbyt długo czekamy na wyniki badań genetycznych, niekiedy 4 lata. A żeby to zmienić, tworzymy konsorcjum, jesteśmy do tego związani prawem. Konsorcjum kilku uczelni medycznych. Zaprosiliśmy 9 podmiotów medycznych z całego kraju do współpracy. Nie ma powodu dzisiaj, żeby szczątki odnalezione pod Lublinem były badane we Wrocławiu czy w Białymstoku. I odwrotnie. Chcemy w ciągu niedługiego czasu, w ciągu najbliższych miesiąca, może 2, doprowadzić do podpisania tej umowy. Dzięki temu będziemy mogli mieć wyniki znacznie szybciej niż dotychczas. Chcemy, żeby to były tygodnie, niekoniecznie miesiąca, a już na pewno nie lata. Tą sytuację absolutnie wykluczamy. Dam Państwu taki przykład. W Lublinie w styczniu tego roku znaleźliśmy na Unickiej, na cmentarzu głównym, szczątki 2 bardzo ważnych ludzi. Po 9 dniach na miejscu miejscowi medycy z genetyki ujawnili nam ich imiona i nazwiska. 9 dni. Nie 4 lata. Można. To się musi zmienić i tak się stanie. Jestem o tym przekonany. Musimy to zrobić. Ta sytuacja, kiedy szczątki czekają tyle lat na identyfikację, jest nie do pomyślenia. Jesteśmy zdeterminowani. Myślę, że mamy klucz do tego, żeby z tego wreszcie wyjść. Mówił Pan o wyjeździe na Wileńszczyznę, w jakim terminie to jest? W następnym tygodniu. W następnym tygodniu ruszamy w 3 miejsca. Traktujemy to bardziej jako sondaż niż konkretne prace ziemne. Jeżeli uda się to zrobić, to co zrobimy. Powiem tylko, że jednym z bohaterów, dla których tam jedziemy, jest słynny Borysiewicz Krysia. Piękna, przepiękna postać i wierzę, że uda się to, Szanowni Państwo, zrobić. A ciągle powtarzam, my w tym roku mamy do zrobienia wiele miejsc w kraju, za granicą, na polskich kresach i nie możemy zapominać, nasi bohaterowie tam leżą, tam są ich groby.
Ale nie Litwini, nie Białorusini, nie Ukraińcy będą o nie dbać. My je musimy odnaleźć i my ich musimy tam godnie pochować. To jest nasz obowiązek. I cieszę się, że ruszamy na Kresy. To długo przez nas oczekiwana chwila. A to jest sytuacja typu działania Ukraińców, takie czy inne, no to dzisiaj to są Ukraińcy, jutro mogą tak samo postąpić Litwini, tak samo postąpić Białorusini. To zawsze będzie jedna wielka niewiadoma. A my bez względu na to, która strona w danym momencie nas zablokuje, czy wysunie nowe żądania, czy wprowadzi nowe procedury, to my i tak musimy je wszystkie pokonać, te trudności, ominąć i tak musimy tam jechać. Tak jak z łączką. Mimo wszystkich trudności trzeba to zrobić. Nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Jest problem tylko, jak to zrobić. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za życzenia, za miłe słowa. Będzie dobrze, Szanowni Państwo. Naprawdę będzie dobrze. Wierzę, że przed nami dobra przyszłość, przed Polską i przed naszymi pracami. Mam takie przekonanie. Amen.